I tyle musimy teraz zrobić pewnie opcję, nie pamiętam. Nie pamiętam, tak jak mówiła Akira. A, to nie jest dobre, nawet Ikeda został tym dotknięty. Nie mogłeś nikomu ufać. Trzymaj się ode mnie z daleka. Nie, nie podchodź bliżej. Co jest z tobą? Czy ty naprawdę zgłupiałeś Neneko? To naprawdę nie Neneko, gdy biega w ten sposób do lasu. Czy może wiedzieć coś, czego my nie jesteśmy świadomi? Czy powiedziała, że wszyscy opowiadamy zupełnie inne historie? Wiatr zaczął wiać i rozległ się niesamowity krzyk? Cóż, nie pamiętam. Opowiadaliśmy sobie o zombie, co to było znowu? Boogeyman. A, zgadza się, co? Czy naprawdę opowiadaliśmy tę historię? Staram się przypomnieć dziewczyny opowiadające te dwie historie. Przepraszam, ale nie pamiętam, jak je opowiadałyście. To dziwne, dlaczego tak się dzieje? Alex, spróbuj nam opowiedzieć o czym opowiadała Akira. Historia Akiry. Był więc ten chłopiec i dziewczynka, musieli iść, bo zepsuł się im samochód. Chłopiec powiedział dziewczynie, że ją kocha. Wyszedł z księżyc, a chłopiec zamienił się w wilkołaka. Ale to naprawdę wydarzyło się w filmie, który oglądali. Po tym wyjściu z kina chłopak zaczął śpiewać i tańczyć, coś w tym stylu, prawda? Co? Nic takiego nie mówiłam. W mojej historii nie było nawet zombie. Tak, były. Następnie zombie wypełzły z grobów i wszyscy zaczęli śpiewać i tańczyć. Tak nam powiedziałaś. Co? To nie był teledysk tej cudnej piosenkarki? Mówiłam ci coś zupełnie innego. Więc co to znaczy? Że Alex to totalna debilka? Czy to, co powiedziała nam Neneko, było z prawdą? Trudno uwierzyć w to, co powiedziała nam Neneko, ale prawdopodobnie mówiła nam prawdę. W porządku, pójdę ją teraz poszukać. Dowiemy się, co się dzieje i położymy temu kres. Ja wariuję. Jeśli nasze wspomnienia naprawdę są przepisywane, to kto to robi i dlaczego? Muszę jak najszybciej znaleźć Neneko. Moja intuicja podpowiada mi, że jesteśmy w bardzo złej sytuacji. To jest złe zakończenie. O, Neneko wróciła. Cześć, Neneko. Co? Dlaczego tu jestem? Cóż, nie opuściłam tego miejsca, nie pobiegłam do lasu? Niech pomyślę, potem... Przestań mówić szalone rzeczy, Neneko. Teraz twoja kolej. To jest inna pętla czasu? Co powinnam zrobić, jeśli to będzie się powtarzać? Czy istnieje wyjście z tego? Świetnie. Dlaczego swędzi mnie brzuch? Co się dzieje? Wszystko w porządku? Być może coś na moim brzuchu. Ła! Co? Dlaczego zdejmujesz ubrania? Ej, co to jest? Na twoim brzuchu jest napisane coś. Coś jest z tobą nie tak. Jesteś zboczeńcem, dziwakiem. Eschibicjonistką. Szczerze nie wiem, co teraz powiedzieć. Nie, to nie tak, jak to wygląda. Dzieje się coś naprawdę dziwnego. Nasze wspomnienia ulegają zmianie, a nasze działania są zapętlone? Co to mówi na moim brzuchu? Biegać? Kosmici? Obok łodzi? Mam naprawdę duże przeczucia. Co to może być? Poważnie, kręci mi się w głowie. Mogłabyś się zakryć? Jeśli chcesz zarazić innych, może powinnaś poczekać, aż opuścimy tę wyspę. Dlaczego to robisz? Czy to cię ekscytuje? Nie, zaś za daleko. Nie mogę dla nich zrobić. Ikeda, proszę, powiedz mi, że zdajesz sobie sprawę, że dzieje się coś dziwnego. Wow. Co? Co zamierzasz ze mną zrobić? Nie rzucaj się na mnie. Bądź delikatny. Cicho. Zupełnie źle mnie rozumiesz, jak zwykle. Słuchaj, powiedziałaś nam, że dzieje się coś dziwnego. Pewne rzeczy się wydawało mi się dziwne. Moja własna pamięć jest naprawdę niejasna. Na początku myślałem, że zachowujesz się jak jakiś zboczeniec. Ale nie miałaś czasu, żeby coś napisać na brzuchu, kiedyś tam siedzieliśmy. Myślę, że podjęłaś właściwą decyzję. Nieważne, co będzie dalej. Obiecaj mi, że nie będziesz krzyczeć, dobrze? Odwróć się i spójrz na ognisko. Ja pierdolę, serio? Idiotko, czy nie mówiłem ci, żebyś nie krzyczała? Mów ciszej. Co to jest? Napis na moim brzuchu wspomniał o kosmitach. Domyślam się, że to naprawdę kosmici. Co to do cholery robi? Wygląda na to, że wskazuje jakimś urządzeniem, które pada na Akirę i Alex. Emituje światło, które pada na dziewczyny. To urządzenie prawdopodobnie zmienia ich wspomnienia. To właśnie prało nasze umysły. Właściwie myślę, że w pobliżu ogniska było jedno z tych urządzeń, które od czasu do czasu włączyło się. Nie byłem do końca pewien, dopóki tego nie zobaczyłem. Więc kosmici są prawdziwi. Wygląda tak niesamowicie. Czy wszyscy kosmici tak wyglądają? Nigdy wcześniej nie widziałem kosmitów, więc kto wie. Wygląda jak jakaś dziwna krewetka, jak Amonolocaris. Fuj! Co mogło sprawić, że wyeluwowały do takiego kształtu? Przyjrzyj się uważnie. Tam są podobne zacienione postacie. Wygląda na to, że jest ich kilka. Kurwa, zauważyli nas. Musimy stąd się wydostać. Czekaj, paralizuje mnie strach. Nie zostawiaj mnie. Co? Chyba sobie żartujesz. Dlaczego nie zadbasz o siebie? Udało nam się uciec na plaży. Co teraz robimy? Coś lepiej z ołówek. Sposób, jak się poruszali. Nie sądzę, żeby reagowali na wzrok lub zapach. Wydaje mi się, że są w stanie wyczuć ciepło naszego ciała. Byłoby źle, gdyby tak było. Będą mogli nas znaleźć. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nas złapali. A może już mnie złapali? Nic nie pamiętam i to mnie naprawdę przeraża. Nie ma czasu się bać. Ukryjmy się za tymi skałami.
Jeśli tam się schowamy, nie powinien być w stanie nas wyczuć ciepła naszych ciał. Słyszę kroki. Słyszę krzyki. Bądź cicho. Wygląda na to, że udało nam się oddalić od nich wystarczająco daleko. Ale gdyby byli nimi, nie poddałabym się tak łatwo. Co powinniśmy zrobić dalej? Myślę, że użyją swego statku kosmicznego, aby szukać nas z nieba. Zakładam się, że mają statek kosmiczny. Chyba nie przylecili tu pontonem. To brzmi wiarygodnie. Powinniśmy ich najpierw zaatakować, zanim będą oni mieli na to szansę. Moglibyśmy spróbować zaatakować ich od tyłu. Nie sądzę, żeby ci goście przyszli do nas w pokoju w dobrej woli. To byłoby zbyt niebezpieczne. Nie zapominaj, że to kosmici. Jeśli mają urządzenie do wymazania pamięci, prawdopodobnie będą mieli też niebezpieczną broń. Może potrzebujemy rozwiązania low tech? Jakaś puławka? Masz jakieś pomysły? Tekst na moim brzuchu mówi obcy. Napisano jeszcze coś obok łodzi. Czy to może oznacza, że coś tam jest ukryte? Obok łodzi. Czy to oznacza, że coś tam jest ukryte, ale nic nie widzę? Nie, czekaj. Wyspa ta pokryta jest głównie lasami. Nie ma tu żadnych dużych polan. Większość linii brzegowej jest również dość wąska. Gdybym miał wylądować statkiem kosmicznym, to może... Chwytam garść piasku i rzucam go w powietrze. Och! To prawdziwy statek kosmiczny. Cóż, nie wiemy jeszcze, czy to naprawdę statek kosmiczny, ale na pewno wygląda jak statek kosmiczny. Rozumiem, więc to oznaczał ten tekst. Może widziałaś ten statek kosmiczny, zanim twoja pamięć została wymazona. Więc napisałaś o tym notatkę na brzuchu. Może zmieć rację. Przeraża mnie to, że tego nie pamiętam. Cóż, teraz odkryliśmy ich statek kosmiczny. Czas na psoty. Kiedy z nimi skończę, pozostanie tylko sałatka z krewetek. Nie mówisz, że naprawdę wejdziesz na pokład. To zbyt przerażające. Myślę, że nie powinieneś. Gra będzie skończona, jeśli pojawi się system antyintruzowy. Nie możemy też tak po prostu stać i nic nie robić. Teraz nadszedł czas na podjęcie działań. To jest nowy poziom przerażających rzeczy. Dlaczego te szalone rzeczy ciągle mi się przestrafiają? Naprawdę muszę być super magnezem na pecha. Po prostu przestań marudzić, dobrze? To wygląda jak rampa i jakieś wejście i zostawili otwarte. To dość nieostrożne z ich strony. Myślę, że kosmici są tak samo głupi jak my. Chodź, wejdźmy do środka. Ja pierdolę. Wow, to naprawdę wygląda jak statek kosmiczny. Czy to są kontrolki po środku? Nie ma czasu do stracenia. Staram się znaleźć część konstrukcyjną, którą mogę sabotować. Neko, zobacz. Czy możesz jakoś zniszczyć ten statek za pomocą elementów sterujących? Chcesz, żebym odkryła sterowanie statkiem, a potem zniszczyła statek kosmiczny bez żadnej wiedzy o tym, jak to działa? To trudne zadanie. Poza tym, na statku kosmicznym sterowanie jest prawdopodobnie zautomatyzowane, a nie ręczne. Nawet jeśli w pełni zautomatyzowany, nadal powinien być wbudowany system ręczny. Nawet statek kosmiczny może się czasem zepsuć. Moglibyśmy to wykorzystać. Słuchaj, znalazłem już jakąś część strukturalną. Te brzydkie stwory. Sprawiałem, że zapłacą za to, co nam zrobili. Zastanawiam się, czy to łączy się z MCT. To jest jak EICAS, więc jest jak kij i dźwignia w ciągu. Zobaczmy, jak mogę go użyć do awarii. Gdybym miała przy sobie mój osobisty Van Vao, a system operacyjny tego statku kosmicznego byłby z nim kompatybilny, byłabym w stanie wgrać wirusa. Hej, jakby sabotowanie statku kosmicznego miało kiedykolwiek być takie proste. Po prostu zobacz, co możesz zrobić z tymi kontrolkami. To też jest dość skomplikowane. Myślę, że powinienem przeciąć trochę przewodów. To powinno wystarczyć, jednak nadal chcę zadać trochę więcej obrażeń. Ach, wiem, co zrobić. Ej, kiedy, gdzie idziesz? Co, nie martw się, wrócę migiem. Znajdź mi coś drobnego. Ach, poradzisz sobie dobrze, mój dzielny przyjacielu. O, idziesz ze mną, mistrzu. Ikeda, gdzie poszedłeś? A, co to jest? Ogórek morski? Dlaczego? Przywitaj się z moim małym przyjacielem. Materiał organiczny będzie... Będzie robił bałagan z ich precyzyjnym sprzętem. Ten maluch jest pełen słonej wody, więc jeśli wepchnę go do wnętrza statku kosmicznego, powinny lecieć iskry. Nie chciałabym być kierownikiem konserwacji i inspekcji tego statku kosmicznego. O, ja też skończyłam. Wykorzystując moją wiedzę o Boeingu, Airbusie i różnych myśliwcach i innych samolotach, udało mi się wyłączyć wszystkie systemy bezpieczeństwa. Całkowicie. Jego awaria wymaga jednak więcej pracy. Jak powiedziałem, to nie jest łatwe. Mówiąc prościej, jak możemy całkowicie to zniszczyć? No cóż, po pierwsze chcemy, żeby wystartowali, nie zdając sobie sprawy, że zadarliśmy z nimi. W każdym
Airbusie autopilot wyłącza się automatycznie, gdy używane jest sterowanie ręczne. Liczę, że ten statek kosmiczny będzie działał w ten sam sposób, więc chcę, aby sterowanie działało w niewłaściwy sposób. Uszkodzenie sterowania będzie trudne, ale jeśli uda mi się to zrobić, ten statek prawdopodobnie się rozbije. Albo się rozbije, albo wybuchnie. Pozwolić mu wystartować jest dość łatwe, więc musimy sprawić, żeby działał nieprawidłowo. Mam pomysł. Co? Naprawdę? Jak możemy sprawić, że będzie działał nieprawidłowo? Nie będzie go na pokładzie? Nie będąc na pokładzie? Czy to w ogóle jest możliwe? Tak, to całkiem proste. Muszę tylko przemocować tę żyłkę do dźwigni gazu, by działała na pełnym gazie. Pewnie wpadną w panikę i spróbują cofnąć dźwignię, prawda? Ale wróci do góry, prawda? Więc próbują to zrobić jeszcze raz. W ten sposób możemy sprawić, by obcy sami spowodowali awarię. To brzmi przerażająco, ale to może zadziałać. W porządku, dźwignia przepustnicy jest teraz zamocowana na swoim miejscu. Wynośmy się stąd, zanim przyjdą. Ha? Właśnie usłyszałem głos obcego. Jest źle, są tutaj. Być może będziemy musieli ukryć się gdzieś na tym statku. Co powinniśmy zrobić? Ja pierdolę. Dobra, zapisujemy na piwnicy. Rzućmy czymś, żeby... Rzucamy. Rzucę coś, żeby coś... Żeby to coś się odwróciło. Wtedy szybko uciekniemy. Zastanawiam się, czy to zadziała. Czekaj, pomyśl o tym... Wygląda jak krewetka. Amobolaraxis. Może być wielokierunkowe, złożone oczy o świetnej dynamicznej ostrożności wzroku. Z drugiej strony nie wykrywa wolnych ruchów. Cholera, to komplikuje sprawy, ale nie mamy wyboru. Podchodzę do wejścia do statku kosmicznego i rzucam szczypcami tak nisko, jak mogę na ziemię. Cholera, zauważył to i teraz skupia się na tym dźwięku. Musimy stąd się teraz wymknąć. Daję znak Neneko i powoli czołgam się w dół zboca i schowamy się za skałą. Obcy powoli znika w statku kosmicznym. Jesteśmy bezpieczni? Czekaj, chyba jest ich więcej. Dwóch kolejnych kosmitów podąża za pierwszymi, ale również znikają w statku kosmicznym. Następnie drzwi statku kosmicznego się zamykają. Zrobiliśmy to, ale było blisko. Neneko, czy myślisz, że to, co zrobiliśmy, naprawdę zniszczy statek kosmiczny? Jak powiedziałam wcześniej, usunęłam wszystko, co przypominało urządzenie zabezpieczające. Niedługo wystartują w statku kosmicznym i polecą w niebo, prawda? Czyli jakbyśmy się schowali na statku, to byśmy odlecieli i wybuchli razem z nimi. Ponieważ wszystkie urządzenia zabezpieczające zniknęły, nagle uruchomi im się na pełnym gazie. Normalnie nie przyspieszy tak szybko ze względu na urządzenie zabezpieczające. Maksymalna prędkość międzygwiezdnego statku kosmicznego jest prawdopodobnie zbliżona do prędkości światła, co oznacza, że statek nagle przyspieszy do tej prędkości. Jeśli jednak zdarzy się to na atmosferycznej planecie takiej jak Ziemia, wystąpi ciepło, tarcia i fale uderzeniowe i wtedy statek kosmiczny eksploduje. Pytanie brzmi, jak sprawić, by oderwał się od Ziemi, nie zauważając mojego dzieła? Ikeda, co powinniśmy zrobić? Jeśli to potrwa zbyt długo, mogą zauważyć, co zrobiłam. Nie martw się, przemyślałem to. Przyjmiemy tego faceta. Zapalam flarę wyjętą z szupy ratunkowej i wrzucę ją na statek kosmiczny. Ładnie ląduje na dachu statku kosmicznego moim parabolicznym rzutem. Reagując na rozbłysk, statek kosmiczny zaczyna trzepotać i wznosząc się. Wygląda na to, że nas odkryli, ale statek kosmiczny porusza się bardzo dziwnie. Wygląda na to, że ogórek morski robi tam świetną robotę. Ach! W mgnieniu oka statek kosmiczny wlatuje i eksploduje. Niebo się rozświetla, a odgłos eksplozji dociera do nas po kilku sekundach. Uderzenie eksplozji jest tak silne, że możemy to usłyszeć aż tutaj. A, wygląda na to, że zadziałało. Jak pomieszane fajerwerki. Żal mi tego morskiego ogórka. Do następnego posiłku będę miał w pamięci ocet właśnie z tego ogórka morskiego. Mam nadzieję, że to nie zmieni się w galaktyczny incydent dyplomatyczny. A jeśli byli super ważnymi kosmitami? Jebać to! Używali nas jako królików doświadczalnych i coś z tym zrobiliśmy. To, co zrobiliśmy, było w samoobronie. Po prostu zebrali to, co zasiali. W każdym razie to było naprawdę dziwne i absurdalne doświadczenie. Jakoś udało nam się to przeżyć. Wróćmy do Akiry i Alex. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Mam nadzieję, że ich nie zabili. Co by było, gdyby zostało okaleczone jak bydło i pozostały tylko ich szkielety? Nie mów takich rzeczy. A tak przy okazji. Kiedy tam wrócimy, powinniśmy najpierw sprawdzić, czy nie ma urządzeń do wymazania pamięci. Żeby być po bezpiecznej stronie. Wygląda to, że oboje są w porządku. Tylko dwóch. Oboje zachowywali się jak idioci.
Więc to prawdopodobnie urządzenie do wymazania pamięci. Powinniśmy się go pozbyć, zanim przysporzy więcej kłopotów. Wyrzucę to. Poczekaj chwilę. To urządzenie może się przydać. Zabiorę je ze sobą do domu. O czym ty mówisz? Nie możesz zabrać do domu czegoś, czego nawet nie potrafisz użyć. To byłoby proszenie się o kłopoty. Nie rozumiem, Sikeda. Każdego dnia cierpię, bo nie mogę zapomnieć o rzeczach. Jeśli uda mi się wymazać złe wspomnienia, może będę w stanie stać się szczęśliwa. Mogę sobie tylko wyobrazić, że przez przypadek wymazać cały swój umysł i nadużyjesz urządzenia w złych celach. O czym ty mówisz? To kompletna bzdura. Będę ostrożna, poradzę sobie z tym. Dobrze? Proszę? Daj mi to, Ikeda. Ty idioto, przestań. A, i tak zapomnieli o tym. Poczekaj, ja czuję się, jakbym właśnie wydarzyło się coś bardzo własnego. Mój umysł po prostu stał się pusty. O czym ty mówisz? W każdym razie następna była Naneko, prawda? Ja nie opowiedziałam wam już przerażającej historii o mózgach w kadziach? Mózgi w kadziach, czy to ma coś wspólnego z... Ikeda, ty w ogóle zwracałeś uwagę? Czy śniłeś podczas drzemki? Śniłem? Ja? Śniłem? Więc historia Naneko już się skończyła. Nie wiem dlaczego, ale trochę odchodzę od zmysłów. Teraz, kiedy o tym wspomniałaś, nie jestem pewna, czy cokolwiek powiedziała, czy nie. Więc myślę, że to ostatnia tura. Ikeda, pośpiesz się i opowiedz nam przerażającą historię. W porządku. Czy po prostu za dużo myślałem? Coś jest tu nie tak. A, nieważne, to chyba tylko moja wyobraźnia. Nie wydaje mi się, że to się stało, żeby stało się coś dziwnego, prawdopodobnie. Co? Dlaczego mój brzuch swędzi? Nieważne, po prostu opowiedz nam przerażającą historię, Ikeda. Ale niezbyt przerażającą. W porządku, no to lecimy. Powiem wam jedną z najstraszniejszych historii. Niech ono pomyśle. Kiito i jego wnuczka Ume udali się do świątyni Senzoi w Asakusie. Czy to nie jest... Fabuła japońskiego horroru The Ghost of Yotsuya? Chcę słyszeć coś, czego jeszcze nie wiem. Każda osoba ma ciemną stronę. To dlatego, że... To nie jest ze strachu przed Manzu? To jest polska historia Rakugo. Nie żadna przerażająca historia. Daj spokój, Ikeda. Żartujesz sobie? Nie możesz tak robić, to niesprawiedliwe. Uspokój się już. Czy ty znasz tylko istniejące japońskie straszne historie, Ikeda? Naneko już wszystko zna, nudy. Wszyscy rozmawialiśmy o naszych traumach. Ikeda jako jedyny opowiada historie, które już istnieją. Co to było? Róg mi głowy. Pobliżuje statek. Wspaniale, chodźmy na brzeg, poprośmy, by nas uratowali. Kurwa, ludzie z miasta łowią ryby? Jeśli dziewczyny dowiedzą się prawdy, zepsują całą zabawę. Czekajcie wszyscy, nie ruszać się. To pułapka. O czym ty mówisz, Ikeda? To róg mgłowy statku. Musimy tam iść, żeby nas uratowali. Nie, ten dźwięk jest inny. To nie jest dobry dźwięk, to przerażający dźwięk. Teraz jest idealny czas, aby opowiedzieć moją historię. Widzisz, spodziewałem się usłyszeć ten dźwięk, bo tym jest moja historia. Co? Co masz na myśli, Ikeda? Musicie myśleć ostrożnie. Jak brzmiał ten róg mgłowy? To nie był róg mgłowy wielkiego statku. Miał wyżej, prawda? Bardziej jak gwizdek małej łódki. Czy to nie dziwne? O czym ty mówisz? Co w tym dziwnego? Nie zapominaj, że jesteśmy na bezludnej wyspie, na środku oceanu. Małe łódki nie mogą tak tu przypłynąć. Dlaczego więc usłyszeliśmy tak mały gwizdek? Doświadczyłaś wielu dziwnych rzeczy, więc powinnaś wiedzieć, kiedy coś jest nie tak. Mówisz, że to duch? Tak, dokładnie. Pozwól, że opowiem wam moją historię. Stary przyjaciel powiedział mi tą historię. Mój przyjaciel był rybakiem. Pewnego dnia rybacy podążyli za jakimś tuńczykiem w głąb oceanu. Wtedy zgasł silnik jego łodzi. Z jakiegoś powodu radio nie mogło znaleźć żadnego sygnału, więc ich statek po prostu dryfował. Po kilkudniowym dryfowaniu w końcu znalazł wyspę. Żaden z rybaków nawet nie wiedział o tej wyspie. Była to samotna wyspa na obszarze, którego nawet nie znali. Udało im się zacumować na wyspę i postanowili poczekać tam na pomoc. Na szczęście mieli dużo jedzenia i wody, więc tam czekali. Pomyśleli, że pomoc w końcu nadejdzie. I rzeczywiście, po jakimś czasie coś się pojawiło. Tego dnia na wyspie pojawiła się gęsta mgła. Idąc wzdłuż wybrzeża, usłyszeli w oddali gwizdek. Mężczyzna pomyślał, że zbliża się statek i pobiegł do brzegu. Gdy w pobliżu był statek, zostaliby uratowani. Pomyślał. Gdy zmrużył oczy, zobaczył niewyraźną postać. To, co zobaczył, powstrzymało go od krzyku. We mgle zobaczył dziwną sylwetkę falującego człowieka na statku. Czy jest tam ktoś? Odpowiedz mi, jeśli słyszysz. Zacieniona postać wciąż krzyczała. Rybak pomyślał, że mgła plata mu figle na oczach, a on miał odpowiedzieć mrocznej postaci. Wtedy... No odpowiadaj, to tryton. Jeśli odpowiesz, to zginiesz. Nagle pojawił się straszny rybak i powstrzymał mężczyznę przed otwarciem ust.
Sylwetka krzyczała jeszcze przez chwilę. W końcu zabrzmiała przerażającym gwizdem i zniknęła. Po wyjściu Trytona mężczyzna spojrzał na swoje stopy i był w szoku. Niezliczone pnąca wodorostów wplątały się w jego nogi, nie mógł się ruszyć. Rybak nawet tego nie zauważył. Gdyby odpowiedział Trytonowi, co by się stało? Mężczyzna zadrżał. To moja przerażająca historia, Tryton. Słyszałem, że każdy, kto woła do Trytona, wkrótce potem utonie. Nawet jeśli trzymają się z dala od morza. Jakoś gdzieś się utopią. Może w morzu, może w wannie, może lepiej nie odpowiadać, kiedy usłyszysz jego gwizdek. Biorąc pod uwagę wszystkie dziwne rzeczy, które nam się przytrafiły, to nawet nie brzmi na dziwne. To Tryton, zdecydowanie Tryton. Cholera, dlaczego ta łódź coś tam jest? Odpływaj w tej chwili, łódko. Może to Tryton, a może to tylko gwizd przypływającego statku. To nasza jedyna szansa. Akira, nie odchodź, zostań tutaj. Kurwa, Akira, straszne rzeczy się wydarzą, jeśli tam pójdziesz. Nigdy nie odpowiadaj na gwizdek Trytona. Chodźcie, dziewczyny, musimy powstrzymać Akirę. W porządku, musimy się pośpieszyć. A, łódka, to znaczy to Tryton. Zaraz, Akira go zaraz zawoła, musimy ją powstrzymać. A, tutaj, proszę pomocy. Ła, za późno, cholera. Kiedy dziewczyny nie zwracają na mnie uwagi, bardzo leniwie macham do łodzi. Wygląda to, że łódź mnie zauważyła i znowu gwizdzę. Widzę mężczyzn na łodzi machają do nas. Statek następnie znika na otwartych wodach. Dlaczego? Powinien mnie zauważyć. Dlaczego nie przyszedł nam na pomoc? Czemu? To było naprawdę dziwne. Machał do nas, zagwizdał, a potem po prostu zniknął. Ha! Rybak najwyraźniej myślał, że po prostu biwakujemy tutaj, tuż obok miasta. Ponieważ miasto było tak blisko, nigdy by nie pomyślał, że trzeba nas uratować. To na pewno był Tryton. Zgadza się, to był Tryton. O nie, Akira, wezwałeś go. O jeny, co ty narobiłaś? Co? Czy to naprawdę był Tryton? Czy ja go zawołałam? Co? Co powinnam teraz zrobić? Ja utonę? Kera, czy jest jakiś sposób, żeby mnie uratować? Powiedz mi, proszę. Niestety nie mam pojęcia, przepraszam. To była ta historia, którą dosłownie wymyśliłem. Nie ma mowy. Co powinnam zrobić? Wróćmy do chaty i zastanówmy się, co powinniśmy zrobić. Jesteśmy teraz zbyt blisko wody. Zgadzam się. Muszę trzymać się jak najdalej od wody. Zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, by uratować Akirę. Co powinnam zrobić? Zawołałam go. Co zdaje się coraz zabawniejsze. W każdym razie muszę kontynuować tę szaradę. Jeśli dowiedzą się prawdy, na pewno mnie zabiją. Muszę wymyślić sposób, żeby je uratować. Jeśli dobrze pamiętam, starszy rybak powiedział mojemu przyjacielowi, jak zdjąć klatwę Trytona. Jeśli zawołasz Tryton, zejdź na brzeg, tak kółko będzie w stanie go pokonać. Ponieważ Trytony są stworzeniami morskimi, nie mogą zejść na brzeg. Tak więc zapraszając go na brzeg, może sprawić, że odejdzie. W każdym razie to właśnie słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Naprawdę? Tryton, zejdź na brzeg. I tak dalej. Wiem, że się boisz, ale wygląda na to, że teraz masz naprawdę poważną traumę. Ile traum ma teraz Akira? Jakby pomyśleć o tym, toalety też mają w sobie wodę. Czy to teraz liczy się jako podwójny uraz? Nie zawołałam Trytona, prawda? Czuję się teraz trochę niespokojna. Czy powinnam też krzyczeć, aby szedł na brzeg? Musisz zrobić to, co musisz zrobić. Masz rację. Tak wiele rzeczy się dzisiaj wydarzyło. Zrobi mi się niedobrze. Chcę iść spać. Masz rację. Powinniśmy pójść spać i pomyśleć o naszym następnym ruchu po odzyskaniu sił. Ty też powinieneś odpocząć. Akira. Tryton, zejdź na brzeg. Akira, ziema do Akiry. Przynajmniej połóż się i odpocznij. Pomoże ci się uspokoić. Idź złapać trochę rany. To był całkiem niezły dzień. Zbyt wiele się wydarzyło. Kurwa, ja pierdolę. Tryton, zejdź na brzeg. Akira, martwisz mnie. Mam nadzieję, że jej klątwa nie zostanie przekazana nam. Nie, prawdopodobnie nie. A teraz odpocznijmy. Dobranoc. Hej, wiem, że to spowodowałem, ale chciałbym, żeby się zamknęła. To już ma 3 godziny. Czyli odcinki tak na pół godziny, nie? To już by był 6 odcinek dodatkowy. Ja pierdolę. Nadal czuję się strasznie zmęczona. Nie mogłam się wyspać. Akira wyła jak wariat przez całą noc. Ja również. Jeśli dalej tak pójdzie, to może nawet doprowadzić nas do szaleństwa. O ja pierdolę, biedna dziewczyna.
Co ona ma urez mózgu? Mam nadzieję, że nie jest to rana śmiertelna. Akira, nie martw się. To wczoraj było po prostu nieporozumieniem, prawdopodobnie. Czy to nie Tryton? Proszę, odejście. Tryton przyszedł po mnie, muszę z nim iść. Co ty robisz? Szybko, musimy ją powstrzymać. Cholera, wygląda to, że Akira naprawdę w to wierzy. Nie zdawałem sobie sprawy, że moja historia jest taka dobra. Może powinienem rozważyć karierę hipnotyzera. Zresztą, nie czas na zabawę, muszę ją powstrzymać. To naprawdę Tryton. Ta mała łódka nie dopłynęła na taką bezludną wyspę. Ale widzę to wyraźnie, jak wszystko co wyraźne. Czy to oznacza, że jest naprawdę potężny? Tryton, czekaj na mnie. Powiedziałam, przestań. Obudź się, Akira. Hej, tutaj jesteś. Myślałem, że to ty, cześć. Nie mogę odpowiedzieć. Harg, łódź rybaczka zwalnia, a mężczyzna na pokładzie krzyczy do nas. Mam złe przeczucie. Cóż, jeśli to nie mój klient wczoraj. Założę się, że tuńczyk był naprawdę smaczny. Od czasu do czasu chodzę też na ryby, na zabawy, dlatego tu jestem. Niesamowite, głos Trytona jest taki czysty. Dlaczego Tryton tyle wie o nas? To mnie przeraża. Co? Jest w tym coś podejrzanego. Przy okazji, słyszałeś? Mówią, że meteoryt rozświetlił wczoraj niebo. Naprawdę chciałem to zobaczyć. Widziałeś to? Ach, nie. Meteoryt. Kurwa, wygląda to, że impreza się skończyła. Co? Ikeda? Nie mów mi, że to wszystko było kłamstwem. Co? Jest w tym coś bardzo dziwnego. Czyli to nie była bezludna wyspa? O czym ty mówisz? To nie jest bezludna wyspa. Tam jest miasto. Ikeda, ty wiedziałeś, co się dzieje? Kiedy wróciłeś, niosłem tą wielką rybę. Oszukałeś nas, Ikeda. Co? Więc ta historia o Trytonie też była zmyślona? Umrzyj. Czekaj, nie, chodzi o to, nauczyliście się niesamowitych rzeczy na temat przetrwania i stawiania czoła swoim lękom. Czy to nie jest super cenne? W każdym razie, przestań, ty śmieciowy detektywie, nigdy ci nie wybaczę. Ja też ci nigdy nie wybaczę, nigdy. Jak śmiałeś bawić się moim sercem? Ty kawale szumowiny, zabiję cię, Ikeda, zostań tam. Każdy, kto zostałby po tym, jak mu rozkazano, byłby prawdziwym idiotą. Sayonara, do widzenia. No i teraz chyba koniec, nie? No, ja pierdolę, to było głupie, ale takie... przyjemnie głupie. No i Kana się zemścił na tych kurwa wrednych krytynkach, nie? Bo one też przeginały pałę. Dobra. Co mogę wam powiedzieć? Nie mogę wrócić do menu głównego. No co mogę wam powiedzieć? Ten epilog był kurwa dłuższy niż się spodziewałem. No i bardzo, bardzo, bardzo dobry przy okazji. Jest bardzo późno, jak to nagrywam. Już jest po północy, prawie jest pierwsza. Mam nadzieję, że jakość tego nagrania nie jest takie złe, ale jebać to. Ja się świetnie bawiłem. Jak będzie jakieś tragiczne, to po prostu nie wstawię. Ale no co mogę wam powiedzieć? To było... No to gra jeszcze bardziej wzrosła w moich oczach. O ja pierdolę, nie wiem co autorzy brali, co chlali, co ćpali, czy co innego jeszcze do sobie wstrzykiwali. Ale dobry towar. Polecam. Z tej strony był Jakub. A to było... Powrót na wyspę Shironagasu. O! A jest! Polska wersja. Filip Sadistik Młynarczyk, Dawid Józefowicz, Dawid Izu Stefaniuk. A jednak to robili Polacy. Sadistik, to wygląda jak ten, jakiś gościu z forum. No dobra, już przetrwaliśmy napisy. To zobaczmy, czy coś wyskoczy jest na koniec. Będą najwyżej 3 godziny równe. Masakra, ale to było kurwa dobre i niewiarygodne. Ja pierdolę. The end. Szkoda, że postacie nie są dubbingowane, ale z tego co wiem, wersja na Nintendo Switch ma dubbing, więc może się spieszyli z wydaniem na Steama. Nieważne. Dobra,
To już jest definitywny koniec. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych seriach. Nara! Nie wiem, w jaki sposób to wypuszczę. Walić to.